stało. Kurczę. Kto tu tak narozdrawiał? Miejsce znane? Znane. Zamiarem, żeby kilka miejscówek tutaj obłowić, żeby spróbować, co będzie się działo na spinningu. Miałem co prawda być dzisiaj nad Odrą, tak się chwaliłem wszystkim, że będę nad Odrą, ale nie wyszło. Jestem tu. Nie wyszło, bo mi kumpel nawalił. Wiecie co? Coś wam pokażę. Ostatnio bardzo mi się podoba łowienie na slidery. Dlatego jak tylko zobaczyłem w sklepie coś takiego, to sobie to zafundowałem. Taki ładny slajderek. Ciężki dosyć, 45 gramów ma. No ale mam taką wędkę, dzięki której mogę takie coś wyrzucić. Popracujemy slajderem. Zobaczymy, jak to będzie z tą przynętą na wędce. Ja stawiam na slajdery tej jesieni.
nie mam zamiaru dzisiaj spędzać na jednym stanowisku dużo czasu. Chcę jak najwięcej tych stanowisk objeździć, obadać, zobaczyć, jaki jest dostęp teraz jesienią do każdej miejscówki. Teraz, kiedy obłożenie tych miejscówek jest dużo, dużo mniejsze niż było latem, kiedy tak naprawdę to nie można się było dostać na 3/4 dojść do wody tutaj z tego, na tym jeziorze, z tego brzegu. Omijam Lożę Szyderców. Ci, którzy oglądali wcześniejsze filmy, wiedzą, czym jest Loża Szyderców. Z tej racji, że ona jest wysoka i podebranie szczupaka byłoby bardzo trudne na niej. Poza tym jest niewygodna. Jest to kładka stara. Wejście na nią jest trudne. Nie mam zamiaru tutaj się dzisiaj gimnastykować. Chcę po prostu zobaczyć, jak będzie wyglądało spinningowanie. Tak po prostu z brzegu, ale z tych takich miejsc bardziej dostępnych, łatwiej dostępnych. Pominąłem jedną miejscówkę, która nie przypadła mi wcześniej do gustu. Zaczynamy tutaj. Tu jest bardzo ładnie. Nie pokazuję wam wszystkich rzutów, wszystkich prób, bo to nie ma sensu. I tak nie ma ryb też. Nie ma potrzeby takiej pokazywać na filmie kręcenia kołowrotkiem non stop. Chyba trafiłem znowu na dzień bezrybny.
Dziś jest tak szaro, buro i ponuro, niezbyt piękne widoki, nie ma słońca. Ale to jest jezioro, na którym latem próbowałem złowić karpia. No w końcu tam na sam koniec tego lata jednego takiego małego karpika zmartretowałem, jak widzieliście. Chciałem wam pokazać dzisiaj to jezioro w takiej pełnej krasie. No ale niestety warunki atmosferyczne nie bardzo na to pozwolą. Mimo wszystko spróbujemy kamerą. Chociaż trochę rzucić okiem na to. Bo woda naprawdę piękna, prawda? Piękna, tylko wszystko wskazuje na to, że niestety bezrybna. Szczególnie jeśli chodzi o szczupaka, to mam tu z nim problem, jak widzicie. Nie chcę brać. Rzućcie jeszcze okiem sobie. Przenosimy się na drugie, na trzecie już stanowisko. Zobaczymy, jakie będzie następne. Dzisiaj nie ma tu ludzi, to dotrę do tych miejscówek, których wcześniej po prostu nawet nie miałem szansy odwiedzić, bo stały tam ciągle samochody na samym wjeździe. Trochę dalej niż ja postawiłem swój. Zawsze tutaj stał samochód. Ale teraz zobaczcie, wcale się nie ma co dziwić temu, że miejscówka była oblegana. No bo ona piękna. Nadal, o, kołki. Nadal jest, jak widać, oblegana. No może tu. Może tu się uda. Mówiąc to ja nie wiem, czy ja nie mam szczęścia, czy ja nie potrafię, czy trafiam na ciągle jakieś takie dni, w których aktywność żerowa ryb jest mniejsza, czy może po prostu ryb nie ma w wodach, które odwiedzam. W każdym razie zaczyna mnie to coraz bardziej irytować. Po prostu to jest nudne.
nudne. Tu nie ma zabawy, nie ma efektu, nie ma tego, po co nad tę wodę przyjeżdżamy. Bo ileż można oglądać pięknych widoków, ileż można spacerować po łonie przyrody. No niby można. Można nawet długo. Ale wędkarstwo nie polega na tym, żeby się przedzierać przez krzaczory, wpadać do wody i rzucać przynętami różnego rodzaju, różnego kalibru. Po to tylko, żeby sobie porzucać. Zawsze oczekujemy tego brania, tego, co jest tym takim smaczkiem w wędkarstwie. Mnie ostatnio, nie wiem, jakoś te wody nie wynagradzają tej cierpliwości, tego wszystkiego, siły, czasu, jaki w to wszystko wkładam, i coraz bardziej dochodzę do wniosku, że chyba trzeba to przerwać, to trzeba skończyć, bo to nie ma sensu. Ja kiedy coś robię, lubię widzieć efekt końcowy, taki, jakiego się spodziewam. A kiedy ja jeżdżę latami i tego efektu nie ma na ryby, no to przychodzą mi do głowy różnego rodzaju inne pomysły na życie. Na hobby, nie na życie, bo to jest tylko hobby. Także kto wie, czy nie posłużę się tutaj cytatem z Sienkiewicza i nie powiem słowami Kmicica: kończ waść, wstydu oszczędź. Jedyne, co się może przytrafić, to zaczep. Nic poza tym. Przejście na zaczepy. Mam swoją metodę. Kurde, następny. I ona działa. Jedziemy na następne stanowisko, na następną miejscówkę, bo tu zaczyna mi coś w głowie fiksować. A może to mądrość? No kurde, tutaj to nawet ja nie połowię. No oczywiście dokończę ten film, jak żeby inaczej. Chociaż cały czas myślę o tym, co tu robić dalej, czym się zająć, jak zakończymy wędkarstwo. Myślę, jakby mój kanał mógł się na YouTube nazywać, bo jest wędkarstwo Marfisz, a może będzie filatelistyka Marfisz, albo czym ja mógłbym się jeszcze zająć? Modelarstwo Marfisz? Co ja jeszcze lubię? Death metal Marfisz? Albo disco polo Marfisz? Albo może erotyka Marfisz? Nie, erotyka to nie przejdzie, bo na YouTubie nie da rady. Czy to odpada? No to muszę was, widzów, poprosić o to, jakie hobby sobie wybrać w przyszłych latach, bo z tym wędkarstwem naprawdę się pożegnamy. To tam nie ma, że boli. Nie ma innej opcji. Kurde, nawet nie mogę otworzyć tej pudełka z kanapką, bo potrzebne do tego dwie ręce. Ja mam tylko jedną wolną, dobra? Nie, tak nie da rady. Muszę to tu postawić. O, teraz da rady. Troszkę zgłodniałem tym chodzeniem, tym rzucaniem.
Także zamiast rzucać od razu po dotarciu na to miejsce, które przecież moi stali widzowie znają, postanowiłem sobie coś przekąsić i niech te wredne ryby teraz czekają. Za chwilę działamy dalej. Rzucarstwo Marfisz, to też nie jest głupi pan. Nie da się żyć samymi tylko nadziejami. Samą taką chęcią robienia czegoś, to w tym wypadku łowienia ryb. Nie da się żyć samą miłością do wód, do jezior, do przyrody. Nie da się. Po prostu się nie da, bo oczekiwania są zupełnie inne. I jak już powiedziałem wcześniej, albo nie mam szczęścia, albo nie potrafię, albo w tych wodach nie ma już ryb, bo ilość prób, jakość przynęt, wędek, to wszystko z mojej strony nie jest najgorsze. Wyniki za to są po prostu... Nie, wyników nie ma. Nawet nie można powiedzieć, że są marne. Ich po prostu nie ma, bo czymże jest złowiona raz na 2 miesiące jakaś ryba? To jest kpina. Żartowałem. Jasne, że sobie żartowałem. Jaja sobie robiłem. Co ja bym mógł innego robić? Turystyka Marfisz, erotyka Marfisz. Nie, wędkarstwo Marfisz. Tak było, jest i będzie. Tak bym chciał powiedzieć. Tylko, że ja wcale nie żartowałem.
to takie rybki w tych wodach pływają. Gatunek taki bardzo egzotyczny. Kilka tułowiów. Tułowi, jak zwał, tak zwał. Takie rozgałęzienia, o. Wszystko. Jeszcze mają charakterystyczną taką rzecz. Często w nich znajdują się takie jakieś metalowe rzeczy. Ta całkiem przyzwoita, muszę przyznać. Przygarniam. Przyjmuję cię do swojej stajni. Nie wiadomo skąd ty pochodzisz. To zobaczymy na tą blaszkę zdobyczną. Obrotówkę. Może na nią. W końcu jest stąd. Ryby ją znają, że będą przyjaźniejsze dla niej. Całkiem przyzwoita, nie wiem z jakiej to firmy. Naprawdę bardzo przyzwoita blacha. Kotwica jeszcze musiała być świeżo zgubiona.